Zagrajmy sobie w chowanego. Tryb gry standardowy, ale ekstremalny. I będziemy się chować w kuchni. Zobaczymy sobie, jak nam to pójdzie. Widzowie, oglądajcie ten odcinek do samego końca. Wiem, że uwielbiacie chowanego, więc go sobie nagrywam. Klikajcie łapeczkę do góry, a my zobaczymy, kto będzie poszukiwaczem. Ja mam tylko 4% szans. No i tak jak jest w trybie standardowym, jest tylko jeden poszukiwacz i reszta osób się chowa. Więc tak też teraz będzie. Ja będę się chować razem z moimi widzami. Jeśli wy byście chcieli dołączyć do odcinka, też być na nim, wbijcie do mojej grupy z Robloxa, nazywa się Team Patty X. Dobra, to teraz mamy 50 sekund, żeby się dobrze schować i trzeba to dobrze przemyśleć, bo słuchajcie, zawsze jak się chowam na tej mapie w kuchni, to coś mi nie wychodzi i zawsze mnie ktoś znajduje. Musimy się teraz udać w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie prawdopodobnie nikt nas nie znajdzie. Widzę, że powoli dołączają do mnie widzowie, więc bardzo fajnie, będzie więcej osób, tym lepiej. Okej, mamy 15 osób już na mapie, więc jest sporo, także poszukiwacz nie będzie miał wcale łatwo. Musimy postarać się znaleźć jakiś portal, bo zobaczcie, jesteśmy tutaj i wszyscy oczywiście idą za mną, czyli bardzo łatwo będą mogli mnie zdradzić. Czy jest tutaj gdzieś jakiś teleport? Możemy się schować m.in. do ołówka, ale czy to jest dobry pomysł? No nie wiem, możemy się schować w doniczce. O, słuchajcie, czy to jest dobry pomysł? No powiedzmy, chowamy... Patrzcie, one nie wiedzą, gdzie ja jestem. Patty, gdzie ty jesteś? A ja się schowałam po prostu do doniczki, okej. Już nie mamy za bardzo dużo czasu, więc okej, zostaję tutaj i będziemy... O, patrzcie, skoczyła, tu jest. Patrzymy sobie teraz, gdzie będzie ten poszukiwacz. Może mogę się trochę wychylić? Czekajcie, będę sobie tam podglądać. Gdzie on może być? Zobaczcie, ja mam 112 stóp ode mnie jest poszukiwacz, czyli jest stosunkowo daleko. Ale wiecie co? My dzisiaj gramy w ekstremalnego chowanego, więc będziemy się mu trochę pokazywać i trochę przed nim zwiewać. Widzę, że aktualnie on się zatrzymał, nie wiem czemu, ale czekajcie, gdzie w ogóle może być jakiś teleport? Musimy też na to zwrócić uwagę. Może postaramy... O nie, on już tu biegnie, coś czuje, dobra, zeskakuje. Nie chcę być w jednym miejscu, czy gdzieś tutaj jest jakiś teleport? Próbuję coś znaleźć. O nie, 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 to coś czuję, że on tu gdzieś biegnie, dobra. Nie ma co, biegniemy. O, dobra, jednak już zmienił trasę, zmienił trasę. Skakujemy sobie tu. Czy gdzie? O, jest, jest, jest jakiś teleport, zobaczcie. Mamy ten. Okej, dobra, szybko tutaj wskakuję i idę sobie na tą wyrzutnię. Dobra, on będzie nas szukał tyle czasu, 250 sekund, jeszcze to jest multum czasu, no ja nie mogę. Dobra, ja teraz szybko idę po łyżce i zobaczymy sobie, gdzieś tutaj będzie teleport. Jest, tutaj na karniszu jest teleport. Możemy się schować do szklanki, zobaczcie. Ale mądre, ale teraz gdzie on jest? Dobra, 160 stóp ode mnie. W ogóle co to jest za miara? Co to jest za jednostka? Czekam teraz dalej. O nie, spadłam, spadłam do tostów, tylko nie to, tylko nie to. Spadłam do tostów, najgorzej, najgorzej. Dobra, ale słuchajcie, tutaj jest teleport. Trzeba na to naprawdę uważać, żeby czasem nikt się tutaj nie dostał, bo wtedy... Już koniec. Patrzcie, wiecki idą za mną, no to będzie łatwe, nie? Jak on nas znajdzie, to od razu 4 osoby. Wtedy już po nas. Dobra, uciekamy, chowamy się. Gdzie on jest? Ej, patrzcie, ktoś jest za okapem. Idziemy tam, patrzcie, normalnie. Jesteśmy sobie na górze. Czy tutaj da radę poszukiwać, doskoczyć? No nie, chyba że... Skoczyłby tutaj na deskę do krojenia, następnie... A my sobie stoimy tu. Tylko uważajcie, dziewczyny, żebyście mnie nie zwaliły, bo wtedy będzie kaplica. Dobra, jest tutaj zdjęcie w ogóle szyby, ale fajnie. Jeszcze chyba tutaj nie byłam, nigdy się tutaj... Jest poszukiwacz! O nie! Tylko nie to. Nie, 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 poszukiwacz, poszukiwacz jest! Szybko! Dobra, do wyrzutni, do wyrzutni, do wyrzutni! Szybko, bo poszukiwacz tam jest. Dobra, czekajcie, czekajcie, gdzie on mnie tutaj daje. Dobra, do góry, szybko, szybko! Jestem, jestem, tylko żeby poszukiwacz za nami nie szedł. Czy tam był poszukiwacz? Prawie nas złapał. O nie, on się tutaj teleportuje! Dobra, następna wyrzutnia, szybko! Trzeba uciekać, trzeba uciekać. Alarm, 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 jestem, jest nas blisko, jest nas blisko! Szybko tutaj do góry, nie! Nie zdążę, coś czuję, że nie zdążę, nie zdążę! Do góry, do góry! Ktoś tutaj się chowa, zaraz kogoś wydam. Czekajcie, schowam się tu. No nie, on tu biegnie! Zostaw mnie, chłopie! No gdzie? Szybko na wyrzutnie, na wyrzutnie! Jest, zostawił mnie! Szybko do góry, do góry, do góry! Uciekał! Nie na rady mnie złapać, coś czuję. Dobra, szybko, szybko! Jest tam, jest tam! Jest, został z tamtej strony. Wow, ale to mi się udało, widzowie. Dobra, teraz będę na niego patrzeć stąd. Zobaczymy, czy mnie złapie. Mam 120 sekund. 5 osób tylko zostało ukrytych. Ej, to mi się nawet dobrze uda. O nie, dobra. On się teleportuje tam, no to nie. No to wsio? Ja już tutaj stąd spadam, mnie tu nie ma. Dziękuję bardzo, do widzenia. Muszę się gdzieś tu schować. Muszę się dobrze schować, bo on zaraz tutaj przyjdzie do mnie. Czekajcie, gdzie on jest. O nie, mam problem. Mam problem i to bardzo duży! Nie, zostaw mnie! O nie! Czemu ja tam zostałam? Ale dobry jest ten poszukiwacz, powiem wam.
Naprawdę, no niestety mi się nie udało, zostało jeszcze 90 sekund, zobaczymy sobie, czy wszystkich znajdzie. Dobra, koniec czasu i zobaczcie, tylko dwie osoby przeżyły, z czego jedna moja Wicka. Serdecznie Tobie gratuluję, udało Ci się przetrwać, a ten poszukiwacz był naprawdę dobry. Mamy teraz przerwę, więc widzowie, zobaczcie, ile mamy graczy. Teraz będziemy rozgrywać kolejną rundę, zobaczymy sobie, jak nam pójdzie. Ja mam to trochę utrudnione, dlatego że wszyscy widzowie za mną biegną, więc łatwo jest mnie sprzedać, że tak powiem. Mamy tryb gry wow. Więzień i policjant, czyli poszukiwacze są policjantami, a chowający się więźniami, więc policjant będzie nas szukał. Zobaczymy sobie, jak nam to pójdzie i gdzie będziemy się chować w tym trybie. Zobaczmy sobie, co to... O, w klasie. Ej, w klasie chyba jeszcze nie byłam, albo byłam, już nie pamiętam, bo tam chyba nagrywałam już 3 odcinki z tego chowanego, ale bardzo Wam się podobają, ale to jest ekstremalne, czyli musimy trochę bardziej się właśnie pokazywać temu poszukiwaczowi, co nam się udało i udało nam się trochę uciec, ale nie za bardzo. O, patrzcie, prawie ja byłam. Paddy Smile, a teraz jest jakiś Jado 13. Nie wiem, czemu tam się pokazuje cały czas piąty. To jest jakiś, nie wiem, zbugowany czy coś? O co chodzi z tym piąty? No i teraz drugi poszukiwacz. Ja mam teraz 8% szans i została jakaś Lola. No dobra, no to skoro nie jest moja Wicka, no to dobrze, bo wiecie, jakby była moja Wicka, to wtedy ona od razu chce mnie znaleźć i mnie szuka. My teraz jesteśmy więźniami, to jest fajne, że jeśli nas poszukiwacz znajdzie, czyli policjant, to nas zamyka w więzieniu, ale to więzienie możemy tak naprawdę sobie otworzyć, jakbyśmy chcieli. Czy my byśmy weszli tam do góry? Czy to jest dobry pomysł wejść tam do góry? No postarajmy się po tej linijce wejść do góry, bo poszukiwacz też ma większą prędkość, tak? Więc... Ej, czemu spadłam? O nie, źle wskoczyłam. Dobra, jednak idę na wyrzutnię. Słuchajcie, mamy 30 sekund, cały czas widzowie do mnie dołączają. Musimy szybko tutaj. Jest, dobra, jestem. I gdzie ja teraz tutaj będę? O nie! To słabo, coś słabo tutaj wskoczyłam. Ej, co tu jest? To jest grane! Tu jest jakieś przejście, zobaczcie, tu myszy tutaj są. Ej, dobra, ja się tutaj chowam. Ja się tu chowam. Czy on mnie znajdzie tutaj? Ale wiecie co, to chyba jest zbyt łatwe. No ale dobra, schowajmy się tu. Zobaczymy sobie, jak nam to pójdzie. Wszyscy oczywiście za mną. W jednym... No jeszcze więcej osób niech tu przyjdzie. No jeszcze więcej, no. O nie. Jeśli to jest dobry poszukiwacz, to... O nie, ta wiewióra nas zaraz zdradzi. Zobaczcie, ta wiewióra zaraz nas zdradzi. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, czy my jesteśmy tu bezpieczni. Chyba jesteśmy niebezpieczni właśnie. Jesteśmy tu mega niebezpieczni. Dobra, ale skoro to jest ekstremalny chowany, to dawajcie. Musimy... O nie, biegnie już! No nie, serio, no przecież to jest jakiś przegryw. No zaraz przegram już, to nie. Ale mam nadzieję, że widzowie mnie uratują. Uratujcie mnie szybko. No nie, gdzie mam tu wskoczyć? O nie, źle. Dobra, uciekam. O, wskoczyła tam, dobra, zostawiła mnie, dobra, uciekam szybko. Jest, zostawiła mnie, całe szczęście, dobra, biegnę. Uff, ale miałam farta normalnie, zaraz by mnie złapała. Już złapała 4 osoby, zostały znalezione. Co jest, jak ona szybko to robi? Dobra, wiecie co, to jest bardzo niebezpieczne. Ja już stąd spadam, dzięki. Na szczęście mnie zostawiła, ale miałam farta, to był po prostu przypadek, nie? Ale patrzcie, ona teraz tam jest, o nie, patrzcie, ona tam jest. Biega! Ona cały czas obkranża to więzienie! O nie, tylko nie, dobra. Dobra, ja spadam! Ja nikogo nie ratuję, nie biegnę tam do więzienia, muszę ratować siebie. O, patrzcie, tutaj jest jakaś wyrzutnia, więc jak ona gdzieś tutaj mi się pojawi, to ja zaraz gdzieś na tą wyrzutnię wskoczę, ale ci mają fa... Ty, jak tam biega, tam jest jakiś teleport! A tutaj jest jakiś teleport, w ogóle jak ja bym mogła tam dojść? Jest jakiś teleport tutaj, ej, zobaczymy sobie, co to jest za teleport. Spróbujmy. Dobra, czekajcie. Gdzie ja jestem? O nie, to nie jest dobry teleport. Ale czekajcie, zostanę tu i w razie co jest wyrzutnia, która doprowadzi mnie dokąd? Czy ona mnie doprowadzi nad drzwi? Próbuję sobie wskoczyć i wypróbuję tą wyrzutnię, no bo skoro ja się nie chowam, bo to jest ekstra... O nie! Nie! Już myślałam, że po prostu pod drzwiami wyląduję, to by był niedobry pomysł. Patrzcie, tam jest więzienie, może bym pomogła im. Tylko jak mam im pomóc? Nie, no dobra. Nie wiem, czy mam ryzykować, otworzyć im to. Zamknięte jest więzienie, zamknięte, dobra. Widzę, tam biegają. O nie, ona tu biegnie, widzę. W razie co, gdzie mogę skoczyć? A dobra, tu jest w razie co wyrzutnia, czyli jak coś, to zeskakuje. A jak coś, to nie wiem, jaka druga opcja, szczerze mówiąc. Dobra, ja jestem tutaj. Uwaga. Jeszcze 90 sekund. Co, tak długo ja mam się chować jeszcze? No nie, to jest jakiś żart chyba. Dobra, patrzcie, jak oni biegają, jak mróweczki, to wszystko widać. Dawajcie tu! Chodźcie tutaj, do góry! Tylko jak ja się... O nie,
O, już się przestraszyłam. To jest jakiś teleport w ogóle. Ale ja tam w życiu nie doskoczę. Ja tam spadnę, to lepiej nie ryzykuję. Okej. Okay. Tam jest wiewiórka! Wiewiórkę widzę! Jak ktoś tam lata? Wiewiórka jest przy więzieniu. Ona kogoś pilnuje, ona chce tam kogoś uwolnić. Ale gdzie jest poszukiwacz teraz? O, to jest pytanie. Gdzie jest poszukiwacz? Patrzcie, oni są tam, dobra. Ja na wszystkich patrzę, zaraz się okaże, że on obok mnie będzie i zaraz mnie złapie. Jeszcze 50 sekund. I on znalazł tylko jedną osobę? Przecież było to jakoś A, no tak, przecież one są uwalniane co jakiś czas. Bo my możemy uwolnić je. Przecież na początku już złapał 4, ale one zostały uwolnione. Biedna poszukiwaczka, że ona się jeszcze nie poddała, by była załamana. Ej, patrzcie, w tej wodzie tutaj jest jakiś teleport. Próbujemy? 30 sekund jeszcze, dobra, ryzykujemy. A co tam? Jak przegram, to trudno. To jest ekstremalny chowany. Ale gdzie ona w ogóle jest? Ja nie widzę tego poszukiwacza. O, ktoś do mnie! Siemaneczko, ziomeczku! Okej, okay, dobra. Ja jestem poszukiwacz, widzę. Może spróbuję tutaj jakoś zeskoczyć, ale wiecie co? Wtedy do tego baniaka jest taki skok i wtedy za mną widzowie zaraz pobiegną i mnie zdradzą. Jeszcze 10 sekund, dobra, no to teraz chyba mnie nie złapie. Dobra, zeskakuję. Jest, udało się, jest jakiś teleport. Jest! Gdzie jestem? Wow, ale ekstra! Udało się i wygrałam! Ile osób przetrwało? Zobaczcie tylko na to! Dużo moich widzek, serdecznie was pozdrawiam. Cieszę się, że wam się udało, przetrwaliśmy. Więc ona znalazła tylko 4, ale to dlatego, że ten tryb był dość trudny. W tej przerwie, zobaczcie, mamy sporo osób. Jeśli chcielibyście też być na odcinku, to pamiętajcie, dołączcie do mojej grupy z Robloxa, która się nazywa Team Patty X. To jest pierwsza linijka w opisie. Zawsze linkuję w opisie pod filmem, więc zapraszam was tam. No i mamy teraz tryb gry Mrożenie. Ja też ogólnie lubię ten tryb, dlatego, że jeśli ktoś cię zamrozi, to ktoś inny, kto nie jest zamrożony, może cię odmrozić. Więc to jest spoko opcja, mega. No i zobaczmy sobie teraz, uwaga, co to będzie za wybór mapy? O, będziemy w jakimś parku, taki małpi gaj dla dzieci. No dobra, i teraz tak, czy ja będę szukać, czy ja nie będę szukać, bo to jest ekstremalnie chowany. 3 poszukiwaczy? Ale jak to, przecież to pójdzie za szybko. 3 poszukiwaczy, uwaga. O, niestety nie ja. Ale wtedy ja bym chciała w sumie zostać. Jeszcze mam 2 szanse, ale mam tylko 8% możliwości, że nie zostanę poszukiwaczem. Uwaga. Czy będę ja? No nie, serio, jakiś Simon? No czemu nie ja? Albo ktoś z moich widzek, no już byłoby ciekawie. Cały czas jakieś noby są normalnie, które nie potrafią nas znaleźć potem, ale szkoda. No dobra, zobaczymy sobie. Uwaga. No nie, znowu jakiś noob, zobaczcie. No, Davy Copterer. Rere, bere, bere. Nie wiem, co to w ogóle jest. I znowu jakiś noobek i 3 tych samych właściwie. No ale dobra, jestem z widzami, więc zwiewamy. No okej. Okay. To nie będzie wcale łatwe. I więc musimy teraz znaleźć jakąś dobrą kryjówkę, widzowie. Ja się kompletnie nie znam. No to idziemy do góry, dawajcie, biegniemy sobie tędy. Musimy znaleźć jakiś fajny teleport najlepiej, więc szukamy niebieskiego, dawajcie szybciej dziewczyny, jak chcecie za mną, żebyście mnie nie zdradziły, nie sprzedały. Okej, jesteśmy już tutaj, dobra, już widzę, że ktoś tutaj też jest, idziemy, hops, do góry, wszyscy razem, no bo to nie będzie takie proste. O, jakie tam są fajne wyrzutnie boczne, ej, pierwszy raz to widzę w ogóle, jak tam dojść do góry, jak tam wskoczyć, o, ej, jakie fajne. Jak to w ogóle wskoczyć? Czy to jest możliwe? Jak to wskoczyć? Lol, nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba, że jakąś tą kulą. Dobra, ja bym chciała jakiś teleport. Okej, już wiem, jak tam chyba dotrzeć. Chyba ta wyrzutnia nas dopchnie do tej drugiej wyrzutni. Albo nie, dobra, idziemy do tej wyrzutni, żeby być jeszcze wyżej, żeby ten poszukiwacz nas nie znalazł. Znaczy, 3 ich jest. O nie, nie udało się, nie wskoczyłam tam, no nie, serio. Jakie to jest beznadziejne, szybko, już mi się nie podoba ta mapa. Dobra, wskakujemy, gdzie my wskakujemy teraz? Gdzie możemy wskoczyć? Co mi to da w ogóle, że ja tutaj wskoczę? No nie, to jest tylko takie, serio? Dobra, spróbujmy tu. Idę. No ale to jest jakieś beznadziejne w ogóle, zobaczcie, już ja zeszłam na dół. Szukam jakiegoś spoko miejsca. No i tak naprawdę to mi nic nie daje. Dobra, ja już widziałam tam poszukiwacza, dobra, ja już dziękuję bardzo. Nie! Poszukiwacz to był, nie, tylko nie to. Dobra, uciekał, zwiewał. Jest blisko mnie, bardzo mnie ten poszukiwacz. To będzie coś ciężkie, czuję. Dobra, idę tutaj, idę do tej wyrzutni. No i co to w ogóle nam daje? Ja tego nie rozumiem. Ta mapa jest jakaś dziwna, nie podoba mi się kompletnie. Idę tu. Dobra, schowam się za tym klockiem może. Może gdzieś tutaj się schowam? Tutaj będzie bezpiecznie? No nie wiem, może. Czekajcie. Halo?
Już zgubiłam. O, ja się na dachu schowam. Dobra, to jest dobre. Na dachu jestem, słuchajcie. Wow, wow, wow. Dobra, to jest mocne. Tam jest poszukiwacz, nie mogę mu się pokazać. Ale czekajcie, teraz jak ja pójdę do tej wyrzutni, gdzie to mnie wyrzuci? No dobra, ryzykujemy czy nie? Tu jest jakiś teleport chyba. Żółtego jest, a nie, to się po prostu tak wydaje. Okej, ktoś tu... O nie, 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 tu jest poszukiwacz. Poszukiwacz jest. O nie, dobra. Szybko, szybko przebiegam do tej wyrzutni. Ta mapa jest bardzo mała i w dodatku jest trzech poszukiwaczy. To jest naprawdę ciężkie. Okej, schowam się za tym, schowam się tutaj. Nie widziało nikt, nie? Ba. Nie wiem. Dobra, a jakbym się schowała tutaj? Tu się schowam. Dobra, widzowie, tu się schowam. Będę patrzeć tylko na te stopy, żeby tu nikt czasem nie przeszedł, dobra? Tutaj będę. Ja, to jest chyba dobra skrytka, co? Ej, no naprawdę genialną mam skrytkę. Idę sobie tędy, no nikt tu chyba nie przyjdzie. Trzy osoby szukają. Zostało 10 osób do znalezienia, a oni są w trójkę. Naprawdę słabo im to idzie. Zostało jeszcze 100 sekund. No dawajcie, pokażcie na co was stać. La 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 la. Chciałabym zwiewać. O nie, dobra. Ja jestem tylko taka odważna, ale okej. Oni chyba uciekają, bo 120 stóp, czyli są naprawdę daleko. Jest Nowicka. Więc fajnie, że do mnie dołączyła, jak ona... O, tam jest poszukiwacz, skacze! Oni próbują coś tam zobaczyć, ale nas nie zobaczą. Nie, nikt nas nie zobaczy. O nie? Chyba jednak ktoś tutaj się teleportował, czekajcie. O, idzie. Nie, idą tutaj Wicki. Dobra, idą Wicki, widzę, widzę. Ale nie mam poszukiwacza, dobra. Tylko nie przyprowadzajcie tu poszukiwacza mi, bo się wkurzę na was. Ani mi się wasz poszukiwacz robi tutaj. Jasne? Jak w wojsku, jasne? No, dobra. Idziemy, widzowie, patrzymy dalej. Czy ktoś się tutaj właśnie zbliża? O nie, dobra, poszukiwacz jest tu. Po co wy wychodzicie? Ty jesteś mądry? Ja nie mogę, dobra, ale zaskoczył poszukiwacz. Jednak się poddał, jednak spadł. Haha, mamy 40 sekund. Ej, idę na sam szczyt, bo zostało 30 sekund. Zjadę sobie i robię ekstremalnie. Spróbuję się tam dostać na drzwi. Zobaczymy sobie, jak mi to pójdzie, patrzcie. Jadę, jadę. Uwaga, uwaga, wyrzuci mnie. O nie! To nie miało tak być. Nie, tylko nie, to za blisko, za blisko. Nie, 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 dobra. Ja się sama wpakowałam w coś, widzowie, bardzo złego. Nie, już myślałam, że to poszukiwacz. Dobra, jednak się udało. Wygrywamy kolejną rundę. Yes! Ale bardzo słabo poszło tym poszukiwaczom. Naprawdę słabo sobie dali radę. My wygraliśmy, widzowie. Pamiętajcie, odcinki są codziennie. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się jutro. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!